Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget, tym razem S38, tym razem Łowca i ta sama zabawa, którą mieliśmy wczoraj na Wojowniku, dzisiaj odbędzie się właśnie na Łowcy. I tak, dzisiaj już się przygotowałem, mam tutaj itemki na ulepszoną jakość przedmiotu, więc nie będziemy musieli tego szukać, tak jak to było właśnie wczoraj na odcinku z Wojownika. Nie ukrywam, że tam nie było mnie w sumie od rana w domu. Wróciłem do domu, później musiałem tam parę rzeczy zrobić i ten odcinek z Wojownika nagrywałem o 16, więc wiecie, no musiałem go jeszcze wrzucić i tak dalej, aby się wyrobić na 18, dlatego też był on troszeczkę chaotyczny, a teraz mam nadzieję, że tak nie będzie. Zostawiajcie kciuki w górę w ogóle, bo znowu wczoraj na odcinku zapomniałem wam na początku przypomnieć i znowu zostawiliście tych kciuków niedużo, na przykład 2 dni temu zostawiliście ich ponad 300, a wczoraj na ten moment, no nagrałem to co prawda rano, ale zostawiliście ich tylko 150, więc przypominam, abyście te kciuki w górę zostawiali, bo nic was to nie kosztuje. Dobra, i co? Ubieramy się, to co powinniśmy mieć ubrane, czyli właśnie tą ulepszoną jakość przedmiotu i chyba szukamy itemków. Co wam tu jeszcze mogę powiedzieć? Salkę zrobiłem 15 wczoraj po północy, w sensie no, w sumie dzisiaj po północy. Twierdzę sobie skróciłem co prawda na 15 poziom, jak się zaczął ten event. No i 2 dni potrzebowałem, aby porobić tą mawkę. No nie było to co prawda mądre, no bo dzisiaj pewnie trochę leveli wbijemy, ale no tą mawkę zrobiłem, aby tutaj właśnie dla gildii tą 15 salkę wbić, żeby już być może ktoś tutaj sobie, ktoś sobie jakiś czarny gemik wydropił. Więc tak to wygląda. Co tutaj więcej? O, wbiliśmy 200%, już zakończyliśmy te pierwsze 50 wypraw, udało nam się wbić 200%, więc to też jest super, to też jest na plus. I co więcej? Chyba tyle, nie będziemy tu oczywiście postaci ogarniać ani nic, skupimy się na przebieraniu i właśnie na klikaniu lochów ewentualnie później. No, chcemy zmienić EQ tak, aby było takie, że tak powiem, kompletne. Czyli tutaj punkty życia oczywiście i wszystko na 3 staty, no i tu już mamy bardzo fajny pasek. Pamiętamy, że my się przebieraliśmy ostatnio, jak mieliśmy 286 poziom, więc wiecie, nie jest to takie... W sensie to już było dosyć dawno, więc te itemki troszkę nam dadzą, tylko wiecie co? Mi tutaj tak niewiele brakuje do tego 304, więc może byśmy tutaj ten 304 jakoś dobili, tylko no chciałem tutaj w tym tornadzie, ale z tego co widzę, no tam bardzo bliska próba, ale nie siadło. Dobra, siadło i mamy 304 poziom, super. No wiecie, zawsze to tam jakieś statystyki do przodu, nie? W sumie to chciałem zrobić na początku, ale zapomniałem, bo się jak zwykle rozgadałem. Fajny łuk, ale bez runy, więc to olewamy. To sobie możemy jeszcze rozmontować dzisiaj. To możemy sobie sprzedać i okej, wracamy tutaj. Zakładamy to i to, te gadki mogą zostać, bo mają ulepszoną jakość. Tak więc to też w zasadzie sprzedamy. I tyle, dobra, szukamy dalej. Tutaj już mi dropią itemki, które mają tam po 5% punktów życia, więc w teorii powinniśmy szybciej niż na Wojowniku poznajdywać, bo wystarczą nam tylko 3 z tą runą. No bardzo fajny, dużo średnich nam daje, ale rozrzucik dosyć kiepski. No runa 18%, więc też niezła, ale chyba na razie to olejemy. No to też ma tajemu 40 średnich, ale ta runa nie jest taka, w sensie ta runa, ten rozrzut nie jest taki dobry, więc na razie sobie olejemy i szukamy dalej. Mamy znowu jakąś klatę 403, a ile to mi dało? 401, no to tam ten level za wiele nie dał, ale niech będzie. Dobra, poczekajcie, co tutaj jest? Temu da 20 statystyk, dobra, nie będziemy się na razie na tym skupiać, tych tutaj ulepszymy. Na razie chcemy przebrać głównie samego siebie, dobra. Czyli szukamy dalej. Na razie mamy co? 2 itemki. Więc dopiero początek. Jakiś pasek na 3 statystyki. Więcej nam daje pancerza. Ale statystyki te same, a zobaczmy jak to wygląda, jeżeli chodzi o Wojownika. No też tam daje, dobra, ma dziurę, to w sumie to możemy akurat podmienić, bo nie trzeba tych 25 grzybów na dziurę marnować. I okej, szukamy dalej. O, i mamy klatę, ulepszona jakość przedmiotu, zręczność 400, ale to nas zbytnio nie interesuje, więc lecimy dalej. Mamy jakieś rękawice, ulepszona jakość przedmiotu znowu, więc w sumie możemy je sobie wymienić. Tutaj pyk, pyk. Dzięki temu możemy sobie na przykład założyć tą klatę już, bo...
Bo co? Bo i tak będziemy mieć tam tę ulepszoną jakość przedmiotu. Mamy tutaj, mamy w pierścionku i mamy tutaj. Dokładnie, więc dobra, tą klatę możemy sobie na razie sprzedać. Pierścionek zostawiamy na ten moment i szukamy dalej. No niestety nie ma nawet jednego itemku z odpowiednią runą jeszcze. Więc znowu się zapowiada, że o 17%, rozrzut bardzo fajny, 34 średnie, więc jak najbardziej podmieniamy od razu, nawet się nie zastanawiamy. Dobra, cyk. I szukamy dalej, zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze. Pytałem się was o te itemki, w sensie o to przebieranie, czy wam się to podoba, czy nie. Na nagraniu. Niektórzy pisali, że jest to nudne, żebym to robił poza nagraniem. Niektórzy pisali, że to jest ich ulubiona część odcinka, więc no, jak widzicie, opinie są, że tak powiem, zróżnicowane. Aczkolwiek ja chyba będę, o, tu punkty życia 5%, ale na wszystkie cechy niestety. Chyba będę robił tak, że po prostu kogo nudzi to przebieranie, to sobie może przewinąć do momentu, w którym zaczynam lochy. To widać, kiedy ja przestaję rolować gabinet, a kiedy sobie wchodzę do lochów, więc jakby no nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby, których to ciekawi, oglądały cały odcinek, a osoby, których to nie ciekawi, sobie po prostu przewijały. Dobra, no nic tu nie ma ciekawego. Co nam jest jeszcze potrzeba? Chyba buty i hełm tylko, tak naprawdę. Tak, no na to wygląda, że buty i hełm. O, mamy jakiś łuczek, 19%, zobaczcie, rozrzut nawet lepszy. Dobra, no to bierzemy to i strasznie fajny wygląd przy okazji. O, to mi się warta skończyła, to od razu na godzinkę machniemy. Okej, to wrzucimy do kibla. Wyleciała nam kosa i ta kosa na pewno będzie dobra. No dokładnie, bo tu w ogóle mamy zwykły itemek. To jeszcze za czasów, jak rushowałem ten 300 poziom, to tam było chyba tydzień temu, o ile dobrze myślę. Tak więc okej, dobra, ten gemik sobie odzyskujemy oczywiście. Tutaj sobie robimy miejsce. Runa 19%, więc to też jest na duży plus. Aha, ja odzyskałem klejnot, to zapomniałem, że straciłem itemek. No tak, to w sumie ma sens. Dobra, no to nieistotne, no to jednak straciliśmy jedną dobrą broń. No ale trudno. Jest troszeczkę wcześnie, więc ja też jeszcze mogę tutaj nie myśleć tak jak powinienem. Chciałem tutaj zrobić 200 IQ, ale niestety mi nie wyszło, no bo właśnie ten gemik sprawił. Dobra, mamy jakiś hełm. Od razu go sobie też podmieniamy. Cyk, cyk, no i okej. Tak naprawdę tylko jeszcze buty nam zostają do znalezienia. I jesteśmy w domu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o zbrojownię. Potem sobie lecimy do gabinetu magii. O, zobaczcie, jest pasek, ale na punkty życia 4%, a nie na 5, więc no to jest słabiutko, bo tak naprawdę nas to nie robi, ale okej, no podmienimy tak czy siak, no lepsze, no co jest? A, dobra, nieważne, lepsze 4% niż nic. Okej, mamy jakieś rękawice, to jest odporność, więc to też słabo. Mamy buty, okej, czyli zbrojownia jest, można powiedzieć, zbrojownia jest zamkniętym tematem. Spoko, no i dobra, i teraz sobie lecimy tak naprawdę do gabinetu magii. Nie będę tutaj oczywiście potek kupował na ten moment, bo szkoda czasu, i tak mam tych potek dużo. Więc sobie po prostu te potki olejemy. Chcę się po prostu przebrać jak najszybciej, aby wam wejść do tych lochów i poklikać. Tak więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. No tutaj kolejny itemek, tak naprawdę nam zostaje jeszcze pierścionek do znalezienia. Aczkolwiek nie wiem, w sensie no nie mamy i tak run dobrych, więc tak czy siak będziemy tu musieli dalej rolować. Dobra, mamy coś, no ale to jest odporność na ogień, więc nas nie robi zbytnio. Mamy pierścionek, punkty życia 5% na wszystkie cechy, drugi raz to samo. Tak więc super. Fajnie, że ta gra tak nas wspiera tutaj w tym naszym przebieraniu. No, dawaj. To mamy ulepszona jakość, ale to jest na wszystkie cechy, więc i tak nas nie robi. Tu znowu na wszystkie cechy. Tutaj w sumie na wszystkie cechy, ale runka też słaba. Generalnie przedmiot słaby. Znowu pierścionek i znowu ten sam. To był pierścionek czy talizman? W sumie nie wiem, bo one są tam dosyć podobne. No i mamy pierścionek, zręczność, w sensie no, plus 9 wszystkiego. Więc go sobie kupimy. Tutaj możemy w zasadzie ten klejnot już odzyskać, żeby ten... I okej, no i teraz tak naprawdę no chcielibyśmy znaleźć sobie punkty życia, no nie? Więc na razie tutaj w tym gabinecie porolujemy, może sobie tak do, nie wiem, 2300 grzybów powiedzmy, popróbujemy poszukać, no a potem lecimy do zbrojowni i tam próbujemy. No i widzicie, no teraz już byśmy mogli, gdyby nie runy, zakończyć przebieranie.
ale że są runy, że należałoby tutaj te runy znaleźć dosyć fajne na to nasze HP, aby nam pomogło cisnąć loszki, no to niestety tak to wygląda. Dobra, no nic, no szukamy, no wczoraj na tym wojowniku nam to poszło, to te majtki nam strasznie zepsuły, powiem szczerze, bo gdyby to było 5%, to byśmy potrzebowali tylko dwóch itemków na właśnie, poczekajcie, czy ja tutaj mam wszystko dobrze? Nie, nie mam wszystko dobrze, czy ja coś jestem ślepy? Tu jest ulepszona jakość. A, czyli ja roluję na czterech ulepszonych jakościach, a nie na pięciu. Dobra, wiecie co, już pali licho, że tak powiem. Trudno. Ta jedna ulepszona jakość nam aż tak wiele nie zmienia, to jest tam kilka dosłownie statystyk, a i tak już praktycznie jesteśmy przebrani, no głównie ta ulepszona jakość działa na broń, no a broń mamy znalezioną, więc jakby nie ma to większego znaczenia. Dobra, no ten pierścionek nie jest fajny. Dwie statystyki w tą czystą nas nie robią, no teraz głównie skupiamy się na tym, aby tą runkę sobie ogarnąć dobrą, w sensie no te runki. Odporność na ogień, no to też jest dosyć kiepskie, odporność na zimno, także nas zbytnio nie interesuje. No cóż, no szczerze mówiąc liczyłem, że tutaj szybciej się zamknę w tym przebieraniu i będę mógł sobie wskoczyć do tych loszków, no ale jak sami widzicie, nie jest to takie łatwe. Ale no dobra, już będziemy mieć świeże itemki, więc tam najwyżej, no jak dzisiaj byśmy do lochów nie weszli, chociaż myślę, że wejdziemy no nawet na troszkę, to sobie to zrobimy po prostu najwyżej jutro, czy tam za parę dni, no to akurat nie ma znaczenia większego. No tu mamy naszyjnik, ale znowu nie ta runa, którą byśmy chcieli dostać, tak więc no nie jest to przyjemne. Dobra, no tu na wszystkie cechy. W sumie to nie wiem, czy tutaj szukać dwóch itemków na toperze, czy jednego. W sumie jeden mamy ze zbrojowni, no może dwóch bym tu poszukał, no na wojowniku szukałem dwóch i mi się udało. W sumie to z tego co widzę, to nam idzie gorzej w zasadzie niż na tym wojowniku. Na wojowniku pamiętajcie, że musieliśmy znaleźć 5 itemków po 3%, a tutaj musimy znaleźć w teorii 3 po 5. O, i mamy pierścionek, dobra, to jest akurat super. Więc w sumie, dobra, poczekajcie, wrzucimy tutaj to. Podmienimy, żeby się nie zgubić. I dobra, czyli pierścionek już w zasadzie mamy. No okej, no tak jak mówiłem, do 2400 tu jeszcze porolujemy, żeby tutaj poszukać. Może jeszcze jakiś naszyjnik albo talizman nam wyleci na te 5%. Byłoby naprawdę sympatycznie. A jeżeli nie, no to sobie pójdziemy do zbrojowni. No tu premia do PD, to też nas zbytnio nie robi. Naszyjnik jakiś, ale na wszystkie cechy. Dobra, no szukamy dalej. O, mamy coś, ale też nas nie robi. Zawsze się cieszę, jak widzę, że jest itemek na 3 cechy, bo mam takie, że o, teraz znowu, jak już mamy pierścionek, to nam teraz będą dropić na 5%. Zawsze się cieszę, jak widzę itemek na 3 cechy, bo wiecie, ja już gram w tą grę tyle, że już się orientuję mniej więcej, jakie itemki są na wszystkie cechy po wyglądzie, a jakie są na 3. Mimo że i tak, o, ten wiedziałem, że jest na wszystkie i tak sprawdzam, nie? Zresztą widzicie, na wszystkie cechy i znowu 5% runa. Więc ja się jakby orientuję w tym, co za tym idzie. Zawsze się cieszę, jak widzę właśnie itemek na 3 cechy, że może jednak będzie też fajna runa. No ale niestety, jak widzicie, nie jest wcale tak kolorowo. To w sumie mogliśmy wziąć na przebieranie, tam była ulepszona jakość przedmiotu, ale już dobra, mniejsza z tym. Tak jak mówię, już nie będziemy się napinać. No premia do złota 13%, w teorii spoko, ale nie do końca. I znowu na wszystkie cechy runa 5%. Nie wiem, czy te runy na życie w tych wszystkich cechach to mają jakiś większy procent na trafienie. Tak to wygląda, no ale pewnie nie, po prostu to jest pewnie pech. Albo tam gdzieś skrupulatnie w obliczeniach gierki jest to zaprogramowane, aby właśnie tak to działało. No jeszcze te klepsydry co chwilę przeszkadzają. Ale okej, mniejsza z tym. No mamy coś to na wszystkie cechy niestety. Mamy coś odporność na błyskawice, no to też nas zbytnio nie interesuje. To na wszystkie cechy i znowu punkty życia. Ciekawie, no tu znowu klepsydry, więc no olewamy je. Kurde, no denerwują te klepsydry. O, łączna odporność, no niestety. Ja tu miałem w ogóle do 2400, ale już zjadę do tych 2000, już mniejsza z tym. Może się jeszcze coś fajnego trafi. No a jeżeli nie, no to wejdziemy do zbrojowni, no bo wiecie, musimy sobie jeszcze tak naprawdę dwa itemki na punkty życia znaleźć, jakby nie było.
Gdyby gadki nam poleciały fajne, to byśmy musieli jeszcze jeden. A tak to musimy dwa. I tak naprawdę to będzie tyle, jeżeli chodzi o przebieranie. Więc no, zbrojowni w teorii jest większa szansa, no bo tam więcej itemków potrzebujemy. Ale mówię, no w tym gabinecie też dosyć często dropią te itemki na 3 staty, więc no też wcale to nie jest takie takie trudne, dokładnie. I zobaczcie, i mamy punkty życia 5% w naszej niku. Od razu sobie to wymieniamy. Tutaj robimy pyk, podmieniamy, dobra, no i tak, to mamy, więc na razie mamy 14% dokładnie, czyli widzicie, no jakby, tak jak już powtarzam, gadki były dobre, to byśmy sobie się zamknęli już, zostałoby nam ponad 2000 grzybów na klikanko, a tak to niestety jeszcze musimy tutaj poszukać, ale teraz sobie wejdziemy do zbrojowni i będziemy szukać właśnie w tej zbrojowni. To jest na wszystkie cechy, więc nawet nie sprawdzam. Chociaż dobra, będę sprawdzał, bo może ta ulepszona jakość mi wyleci jeszcze jedna. To jakby tutaj jakaś broń fajna wyleciała, to by było dla towarzysza najwyżej. No i tu widzicie, na wszystkie cechy i znowu punkty życia. Ale mamy za to ulepszoną jakość, to sobie już weźmiemy. Żeby była. I lecimy dalej. Czy nam tutaj w miarę szybko coś fajnego wyleci? Powinno w teorii. No mamy pasek, ale pasek to akurat my już mamy. Interesuje nas tak naprawdę tylko i wyłącznie lewa strona, więc cztery itemki. I któryś z tych czterech mógłby nam polecieć właśnie na tą ulepszoną, w sensie na punkty życia. Już mi się tutaj miesza. O! O! I jest! No tracimy pancerz, ale oczywiście... No trudno, tak? To nie jest akurat zbytnio istotne. Więc okej, no poszło nam w miarę to przebieranie. Mamy 15% z tych itemków. Tutaj sobie wymieniamy, to będzie w razie do kibla, więc zostawię, żeby było. No i okej, jest 15% z run, mamy wszystkie itemki świeże, mamy dosyć dobrą broń. Tak więc co, myślę, że możemy sobie rozdać troszeczkę w statystyki. Tu mam 2800, więc teraz sobie polecimy w HP. No tak, żeby z 20 milionów mi zostało, to tam w razie na ulepszenie pachołków. I dobra, mamy prawie 2000 grzybów, widzę, że jest 17 minuta dopiero, tak więc dosyć fajnie się z tym uporaliśmy, więc wchodzimy, myślę, że do lochów, nie ma co tutaj się zastanawiać, tylko trzeba lecieć. No i mamy wszystkie itemki świeże, a tutaj widzę, że tornadko nie chciało bardzo pójść, ale dobra, poszło, kolejne. No fajnie, jakbyśmy to 350 zamknęli chociaż widzicie, że tutaj to wcale tak łatwo nie idzie. Dobra, poszedł kolejny, no i nie mamy miejsca w plecaku. Dzisiaj chcę rękawice, to muszę zapamiętać. Dobra, to sobie sprzedamy wszystko na ten moment. I dobra, mamy oślizgłego bloba, no to jest mag. Ale myślę, że on tutaj nam padnie mimo wszystko. Fajnie by było przynajmniej. No, powiem wam szczerze, że nie bardzo. Dobra, poczekajcie, my tutaj jeszcze na pewno wrócimy. Co my byśmy chcieli tutaj kliknąć? No na pewno ten cyrk grozy byśmy podpróbowali, ale najpierw wejdziemy sobie tutaj. Może jakaś wieża by nam tutaj padła. No te wieże pamiętamy, że są dosyć istotne dla nas, ponieważ chcemy sobie iść w tego Heraldona, więc no tą wieżę musimy w miarę szybko zamknąć, jakby nie było. No ale tutaj też, no nie chce nam coś paść, nie jest to wcale takie proste. Aby nam ci przeciwnicy tutaj padli. Zobaczcie, no myślałem, że te wieże chociaż z 2-3 to pójdą w miarę łatwo. Dobra, padł, super. Teraz mamy kogo? Wojownika. Dobra, też padł, więc jako tako to idzie. Teraz mamy kogo? Teraz mamy znowu wojownika. No dobra, no wydamy jeszcze na niego tutaj powiedzmy z 50 grzybków. Zobaczymy, czy to nam jakoś pójdzie. Mamy tam jakieś itemki, w ogóle mogę zobaczyć i ewentualnie podmienić. Więc poczekajcie, tu mamy coś dla maga, ale to jest na wszystkie staty i tutaj mamy dla maga, co nam daje 60. O, i wbiliśmy 90% klaserka, więc to akurat fajnie. Dodatkowe statystyki nam wpadły. Dobra, to zostawimy w razie do rozmontowania, jakbym miał miejsce w EQ. To sobie już zostawię do północy. I teraz tak, ile mamy tego klasera? 89,27, no więc nie mamy jeszcze 90, ale może tam w starej wersji gry byśmy mieli 90, bo to pamiętam, że tam było zbugowane, jeżeli chodzi o ten klaser i różne wartości pokazywało. No ale okej, nieistotne. Lecimy dalej, no mamy liczy krupę. I czy my tego liczy krupę jesteśmy w stanie pokonać? Dobra, no tak jak mówię, zużyjemy sobie jeszcze na niego powiedzmy do 1700. No tam 9 milionów.
No, w teorii jest on do zrobienia, tak mi się wydaje, ale chyba nie będziemy się napinać, wiecie, my... O, dobra, padł. My tą wieżę sobie będziemy tutaj klikać, jak już będziemy się zbliżać właśnie do tego oka na setkę, aby tego Heraldona pokonać, no to wtedy będziemy musieli wydać na tą wieżę naprawdę dużo grzybów, bo na ten moment, no to wiecie, te kilka procent z golda nam tam za wiele nie zrobi, jeżeli chodzi o misję, więc też nie ma co się o nią napinać, że tak powiem, więc wiecie... Dobra, no ale kolejna poszła i nie mamy miejsca w plecaku, okej, czyli to jest na wszystkie cechy, więc to możemy wywalić, to mamy na siłkę, plus 24, więc sporo, możemy podmienić w sumie, dlaczego by nie, i okej, na razie zostawiamy i lecimy dalej, tutaj mamy kogo? Mamy znowu wojownika, no tutaj w sumie ci ostatni to są chyba sami wojownicy, o ile dobrze pamiętam, już tą wieżę można powiedzieć kilka razy zamykałem, ale wiecie, nigdy się na takich pierdółkach nie skupiałem zbytnio. Dobra, no tego już do 1600 ciśniemy i jak nie padnie, to nie. No zostało nam tak naprawdę 6 poziomów, więc jakby nie ma to większego znaczenia, bo mówię, no jak już będziemy tutaj się zbliżać, o, kolejny padł, padają co chwilę, jak już się zbliżamy do końca klikania tej wieży, jak tutaj będę miał to oko już tak powiedzmy na załóżmy 90 poziomie, coś koło tego, gdzie już się będę po prostu zbliżał do tego, aby to tego Heraldona pokonać, no to wtedy będę się, tak jak mówię, z tą wieżą tutaj bawił i ją tutaj dociskał mocniej. No ale jak sami widzicie, ona tutaj co jakiś czas nam pada. Dobra, no na tego znowu 50 zużyjmy, powiedzmy, jeżeli padnie to super, jeżeli nie to nie. No i lecimy dalej do tych lochów, które nam dają w końcu expa, bo już tutaj wydaliśmy, widzę, że 500 grzybów, a tutaj expa za wiele niestety nie wbiliśmy. Itemki mamy nowe, świeżutkie, a tutaj jak sami widzicie, idzie to dosyć topornie, no ale mówię, no grunt to się przebrać, a potem już tam jakieś darmowe próby, jakieś mniejsze, większe klikanko i ten expik sam wpadnie, no a epika nie ma co chwilę, więc jakby wiecie, dobrze jest, tu w sumie mogliśmy ten portal przed klikaniem docisnąć, no to też, no mówię, jest dosyć wcześnie, to jeszcze nie myślę, no ale okej, dobra, olewamy to, mamy Smoldera, ale go nie pokonamy, no to jest mag, więc nie ma co klikać, tutaj mamy tego, no to on padł i nie ma miejsca w plecaku, więc to sprzedajemy. Nie tutaj, tutaj chcę. Czy my Cerbera jesteśmy w stanie pokonać? Jesteśmy w stanie pokonać, znowu nam wypadł pierścionek, znowu go tutaj sprzedajemy, no i teraz mamy meduzę, no tej meduzy już nie ma opcji, abyśmy pokonali. Dobra, mamy jakiegoś maga, tego maga już pamiętam, że ostatnio się tutaj z nim bawiliśmy i co chwilę mu zostawały takie bliskie próby, więc no on w teorii powinien paść, ale czy to się wydarzy dzisiaj? Wydarzy się dzisiaj, jeszcze nawet dostaliśmy rękawice, które nam dają dosyć mało, no bo wiadomo, itemki są zależne od poziomu przeciwnika w lochach, a nie tutaj od... Myślałem, że tutaj pisze, że ten przedmiot jest, był już w toalecie. Dobra, to sprzedajemy na razie, albo to sprzedamy, bo już to jedno miejsce w eku jest męczące, więc zrobimy tak i okej. Czy my tutaj dalej jesteśmy w stanie pokonać? Jesteśmy w stanie pokonać kolejny itemek. Mamy tutaj już zapas do kibelka. No i mamy demoralizatora, którego też pokonaliśmy. Wow, ale ta szkoła magii idzie. Jesteśmy dosyć do tyłu w niej z tego co widzę. No i mamy tutaj strażnika złotego jaja. To jest wojownik i on też tutaj, zobaczcie, że co chwilę ma jakieś bliskie próby. Więc on też w teorii powinniśmy go kliknąć, tak szczerze mówiąc. I może by nam dał nawet level. Chociaż tutaj no akurat jeżeli chodzi o te lochy, to za wiele to nie daje. Ale okej, padł, super. I mamy kolejny itemek epicki. Więc mamy ich tutaj dosyć sporo, także sobie po prostu sprzedamy te dwa, bo to wiedźma potrzebuje. A, poczekajcie, bo ja jeszcze też nie zaczarowałem itemków, to też w ogóle... Nie no, nie myślę dzisiaj, no przepraszam, jest rano, ja wstałem tak naprawdę niedawno. Więc tutaj, no ci mieli zaczarowane, no ja nie miałem, więc to jakby mój błąd. No tutaj w tej wieży głównie żeśmy potracili tych grzybów na pewno na marne, no bo jednak jakby miał zaczarowane, to by to nam poszło o wiele łatwiej. Dobra, mamy teraz Hagrida, to jest też wojownik, też myślę, że on by padł, ale już tutaj takich bliskich prób za często nie ma, jak były wcześniej, tak więc na razie go możemy olać. Dobra, mamy nordyckich bogów, tutaj jest Hel to jest mag, więc myślę, że olejemy.
Lecimy dalej. No my cały czas dążymy do tego cyrku grozy, nie? No Góro Łaza to nie ma w ogóle opcji go pokonać na ten moment. Tutaj to tornadko teraz możemy dokładnie kliknąć, no bo jak już zaczarowaliśmy te itemki, to będzie to szło na pewno łatwiej. Tak więc dobra, no spamujemy to tornadko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu Baba Jaga to jest mag, dokładnie. Ale ona pewnie też padnie, prędzej czy później. Jakieś mocniejsze kryty, no tutaj się niestety nie odrodzimy, ale myślę, że i tak powinniśmy ją kliknąć, no kurczę. Większą dla tego naszego łowcy, większą przeszkodą są magowie w tym tornadzie, aniżeli wojownicy, co ciekawe. Taki paradoks. Tak jak dla każdej innej klasy wojownicy to są bloki, tak tutaj sami widzicie. No ale okej, ta Baba Jaga nam padła, no i teraz mamy wojownika. Wańkę, wstańkę, no 350 tornadko żeśmy kliknęli, więc takie jakie było założenie zostało zrealizowane po prostu. Musisz czekać trochę dłużej, dobra. Cyk, no i lecimy dalej. Mamy wiedźmę, to też jest wojownik, też padł. No jakoś idzie to tornado, dosyć fajnie można powiedzieć. Nie narzekam. Teraz mamy kogo? No nieważne, już go pokonaliśmy. No i mamy krapiera, który jest... który jest wojownikiem, o ile widziałem dobrze, ale dobra, on padł. I okej, no znowu musisz odczekać trochę dłużej. No zobaczcie, że jakoś to nam idzie, ale w sumie expa za wiele to nie daje. Tak jak to tornado na tych niższych poziomach, żeśmy tam dociskali, to dosłownie 6-7 tornadek i mieliśmy level. A teraz jak sami widzicie, idzie to dosyć topornie. No a levela nie ma praktycznie wcale. Dobra, no olewamy, teraz już mamy wojownika, więc sobie mówię, olejemy. No i co? I coś tutaj my więcej jesteśmy w stanie poklikać? No nie, chyba wchodzimy do tego cyrku grozy. Mamy damę z brodą. Ta dama z brodą powinna w miarę szybko paść, przynajmniej tak mi się wydaje. Dokładnie, padło i mamy 306 level, mamy też jakiś pasek dla naszego wojownika, ale to akurat nie jest zbyt dobry pasek, bo akurat wojownikowi pasek żeśmy wymieniali. Damy im tutaj levele za pamięci. Pyk, pyk. Trochę golda nam się uzbierało przez tą wieżę i przez te tornadka. No i dobra, kolejny to jest mag. Okej, no czyli tutaj już możemy się zatrzymać, ale widzę, że dosyć bliskie próby mu co chwilę zostają. Więc no w teorii ten mag powinien tutaj przed nami klęknąć, ale czy to faktycznie się uda? No jeżeli go pokonamy, to będziemy mogli kluczyk do piekła zdobyć. A to też jest na pewno przydatne dla nas. Poczekajcie, wiecie co, bo my mamy trochę tego golda. Szkoda by go było tutaj marnować. Znowu sobie zostawimy tak z 20 milionów. Dokładnie, żeby mieć w razie na ulepszenie tych naszych pachołków. A dalej sobie go będziemy klikać. No wiecie, zawsze to coś tam pomoże, nie? Lepsze coś takiego niż kisić tego golda w ekwipunku. Zwłaszcza, że ja go kisiłem, bo chciałem się przebierać. No a teraz jak żeśmy się już przebrali, to nie ma co go tutaj chomikować. No dobra, no kliknij tego maga. Chyba to jest już ostatnia. Nie, jeszcze jest jeden mag chyba w cyrku grozy, o ile dobrze pamiętam. To jest ta Madame Mystique czy coś takiego. Ona tam jest chyba 8 albo 9, już nie pamiętam. W każdym razie no kiepsko, jeżeli byśmy tego maga nie pokonali. Dobra, padł, super. Mamy jakiś pierścionek, to jest na zręczność, wytrzymałość i punkty życia 5%, więc to jest akurat naprawdę, naprawdę fajny pierścionek, także dobra, lecimy. I okej, kogo my teraz mamy? Teraz mamy siamskie bliźnięta, to jest zwiadowca, no więc on dokładnie powinien dosyć szybko paść, nawet się tutaj nie zastanawiamy. To sobie możemy sprzedać, bo nie mamy miejsca. Mamy teraz żartownisia Bronka, który też bardzo szybko pada. No widzicie, jak nie ma magów, to idzie bardzo szybko. Jak tutaj, jeżeli chodzi o te rękawice, nie będziemy podmieniać, mimo że tam były punkty życia, ale bez sensu. No i mamy człowieka gumę, to jest jeszcze zwiadowca i chyba po nim, tak jak mówię, o ile dobrze pamiętam, mamy Madame Mystique, czyli to jest właśnie mag. No i dobra, dokładnie. No i co, czy my tak... Zobaczcie, jak szybko poszedł, kurde, ale my przez ten cyrk grozy przechodzimy. Tu mamy na wszystkie cechy, więc olewamy. No i okej, mamy tutaj bossa w tym cyrku grozy. To jest wojownik. No więc tak naprawdę, no, jakieś nasze odrodzenia, jakieś uniki i padł. Zamknęliśmy cyrk grozy bez tak naprawdę większych problemów. Okej, mamy coś dla maga plus 33, więc jak najbardziej mu to podmienimy. No i wiecie co, problem jest jeden tak naprawdę. Problem jest taki, że my
że my tutaj nie mamy odblokowanego piekła, a to piekło by nam pewnie tam jeszcze dało jakieś levele. No i co, no może zrobimy jakieś ze 3 skipy sportowe i za pierwszym razem klucz, okej, nieważne. To było akurat prostsze niż myślałem. No i dobra, lecimy dalej. Kogo my tu mamy? Pierwszy to jest mag, no więc tu już możemy się w zasadzie spotkać ze ścianą, jeżeli o to chodzi, bo sami widzicie, że tutaj mu nawet blisko nie schodzimy. No tak jak tamci magowie dosyć szybko padali, tak ten dosyć tutaj topornie nam idzie. Ale może, no do 800 grzybów powiedzmy, zużyjemy na niego, o dobra, nieważne, 310 poziom, super. Mamy jakąś szatę dla maga, punkty życia 4% no jest to bardzo dobra szata, daje nam tak naprawdę wszystkiego na plus, więc sobie od razu podmienimy. No fajnie by tutaj było, powiem wam szczerze, golda jakiegoś dostać. Czy my jesteśmy w stanie w miarę szybko tą wieżę pokonać, żeby tutaj golda dostać na ulepszenie? No nie wygląda to, mimo że zaczarowaliśmy itemki, to raczej nie wygląda, jakby miało w miarę szybko paść, więc okej, na razie olejemy. A czy my jesteśmy tego w stanie pokonać? No tutaj mówię, zależy mi na goldzie, aby tych pachołków poulepszać, zawsze to tam jakieś statystyki na plus będą w kontekście klikania tego piekła, no ale, o dobra, padł, super. I tu jest kolejny wojownik, no to on już raczej nam nie padnie tak szybko. Dobra, no olewamy to, mamy jakiegoś golda, no to chociaż tą Kunegundę ulepszymy. No, kliknij się, dobra. Tutaj już nas nie stać na resztę, więc okej, dobra, lecimy do tego. I tutaj mamy kolejnego maga, no nie. Dobra, no to jego sobie poklikamy do 680 grzybów. Też na niego wydamy tak około właśnie 200, albo nie, może do 600, niech będzie. Niech będzie do 600, bo powiem wam, że no jak tych magów kliknę, to już potem powinno być prościej, jeżeli chodzi o to piekło. Więc no kusi mnie, żeby to kliknąć. No ale zobaczymy tak naprawdę, jak to tutaj wszystko nam wyjdzie. Zapomniałem, że w tym piekle jest w ogóle dwóch pierwszych magów. Co prawda nie klikałem go tak dawno na wojowniku, ale no jednak sami widzicie, że tutaj jak tych magów pokonamy, to potem powinno to jakoś prościej wyjść, bo sami widzicie, że w tym cyrku wojownicy i zwiadowcy nam po chwili padali. No a ci magowie jednak tutaj troszeczkę nas zatrzymują, niestety. No ale okej, no zobaczymy, no tam bardzo bliska próba. Poczekajcie, wiecie co? Bo ja znowu zapomniałem. Ja tutaj im wymieniam ekwipunek, a ja zapominam zaczarować im tego ekwipunku. Ale nie, już nie wymieniałem im tego, co trzeba zaczarować. Dobra, to nieważne. To lecimy dalej i klikamy. No dobrze by było, jakby to padło, kurde, dobrze by było, no bo by nam odblokowało kolejne poziomy. No już mamy tu 310 poziom, więc troszkę dzisiaj mimo wszystko wbiliśmy. Także to jest akurat na duży plus. No ale, że tak powiem, chciałbym więcej. Ale czy się uda, no to nie wiem. No już sami widzicie, że tak naprawdę za wiele nie mamy na ten moment do kliknięcia. Tutaj jak to piekło zamkniemy, no to już nam zostanie 13 piętro. Czyli tak naprawdę tam będziemy się już długo z tym 13 piętrem męczyć, jeżeli chodzi o ten mrok. No i co, jakieś tornada, jakieś takie rzeczy od czasu do czasu będą nam padać, ale generalnie już tutaj od około 320-330 poziomu się zacznie głównie taka monotonna gra. No od czasu do czasu coś padnie, ale przeważnie będzie to takie, wiecie, klikanie dla samego klikania, bo za wiele tutaj i tak nie popchniemy. No ale sami widzicie, że no nie chcę nam tego udostępnić, tej monotonnej gry to piekło, no bo jeszcze tutaj nas trzyma, a głównie tutaj ten mag. Tam była raz taka fajna próba, gdzie tam mu zostało chyba z milion, czy tam coś koło tego. No ale niestety to nie wystarcza. No 600 grzybów już tu się zbliżamy, dobijamy do tego 500, tak jak mówiłem. No kurde, fajnie jakby to padło, no na pewno by nam dało level. Jeszcze byśmy tutaj dalej pewnie popchnęli za niewielką ilość grzybów. No ale sami widzicie, że nie jest to takie kolorowe. Aj, no niedobrze, no ten pierwszy mag nam padł, pewnie tu nie jest ten drugi, nie pamiętam w sumie statystyk, bym tam musiał zajrzeć, ale nie jest to wcale taki o wiele mocniejszy mag od tamtego. A no mimo wszystko zobaczcie, jak nas tutaj trzyma.
że nas po prostu nie chce przepuścić. No jeszcze wydamy te do 500 grzybów, te 525. W sensie no, te 25 co tam było. I pewnie tu jakoś jeszcze wrócimy, może we wtorek po evencie, no bo tutaj jednak jeszcze wbijamy jakieś levele. Jeszcze tutaj sobie jakiegoś golda na pewno zachomikujemy w statystyki, no to też pewnie pomoże. No i wrócimy tutaj do tego maga i myślę, że on tutaj już będzie do zabicia. A dalej już sobie po prostu to piekło popchniemy. Pewnie tam jeszcze jakiś z jeden mag jest po drodze w tym piekle, ale generalnie no jak tu tych dwóch pokonamy, to nam oni dadzą tam z dwóch, trzech przeciwników do zabicia bez większych problemów. No tam był znowu milion. Okej, no i tak zużyłem 50 więcej niż miałem. Dobra, ile my tu mamy odcinka? 35 minut już, zobaczcie. Dopiero było 17, a tutaj tak się zająłem tymi lochami, że tutaj nie patrzę nawet na czas. Dobra, no tego Hurgrida raczej nie jesteśmy w stanie pokonać, więc okej. Dobra, jeszcze może jakieś sportowe 100 grzybów na wieżę. Padnie to padnie, nie to nie, zobaczymy. Byłoby fajnie, no bo jednak mówię, do wieży tak czy siak będę musiał prędzej czy później dociskać, więc tak jak mówię, no sportowe 100 grzybków na wieżę. I jeżeli nie padnie, to będziemy się żegnać i będziemy tutaj, tak jak mówię, pewnie na tego łowcę wracać już raczej po evencie, tak mi się wydaje, już po evencie, bo o, padła, super, bo tutaj jednak nie ma miejsca w plecaku. Tak jak już wspominałem, spompujemy sobie te statystyki, coś tam jeszcze pokminimy i powinno to piekło jako tako iść. Dobra, tu podmienimy, bo dosyć fajny pasek. I okej, no jeszcze wejdziemy, tak jak mówię, no do 350 tą wieżę chciałem klikać, więc ją tutaj klikam dalej. Tu znowu mamy wojownika z tego co widzę, ale on nas już chyba tutaj zablokuje. Dokładnie, tak jak mówiłem. Okej, więc to by było na tyle. Kończymy z 310 poziomem. Możemy sobie jeszcze tutaj zobaczyć, jak tutaj wyglądają ci łowcy. No tutaj jest Azuria, jest Dafuk, jest kto tutaj jeszcze? Pitbull ma 306 z tego co widziałem, Upperhate ma 307, więc okej, więc tak naprawdę to jakiś Twisterek też 307, ale z tego co widzę, wróciliśmy na pozycję top 3 tego łowcy demonów, więc jest jak najbardziej okej. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, zostawiajcie te kciuki w górę, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, jest w przypiętym komentarzu, napiszcie dzisiaj w komentarzu mag, to przypnę wam serduszko. I tak, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i cześć.